Pierwiastki, część pierwsza. Pierwiastek z dwóch plus pierwiastek z dwóch to dwa pierwiastki z dwóch. Jabłko plus jabłko, mamy dwa jabłka. Teraz cztery jabłka plus jedno jabłko będzie łącznie pięć jabłek, czyli pięć pierwiastków z trzech. Teraz dwa jabłka plus trzy jabłka będzie łącznie pięć pierwiastków z pięciu, tak? Pięć jabłek. Teraz mieliśmy cztery jabłka, ale zabieramy jedno. No to trzy zostaną. To co powinnam wpisać tutaj? Dodajemy gruszki osobno, a osobno dodajemy jabłka. Czyli to będą jabłka, a to będą gruszki. Czyli dwie gruszki plus dwie gruszki to będą cztery gruszki. Cztery jabłka plus jedno jabłko to będzie pięć jabłek. Pamiętajcie, już z tym nie można nic zrobić. Teraz znów osobno gruszki, osobno jabłka. Czyli tutaj mamy osobno gruszki, czyli pierwiastki z trzech, a tutaj mamy osobno jabłka, czyli pierwiastki z dwóch. Pamiętajcie. No to tak, sześć gruszek minus dwie gruszki to będą cztery gruszki, ale dodajemy 4, czyli mamy 8 gruszek. A teraz brakowało 5 jabłek, ale ktoś przyniósł jedno jabłko. To ilu będzie nadal brakować? 4. To następne. Tutaj mamy tak, śliwki. Tutaj będą gruszki, a tu będą jabłka. Czyli my tylko możemy coś zrobić z gruszkami, a tutaj już z tym nic nie zrobimy. No to tak, 6 pierwiastków z 2 przepisujemy, 4 pierwiastki z 5 przepisujemy, bo to do niczego nie pasuje. A tutaj brakowało 3 pierwiastków z 3, okazuje się, że jeszcze brakuje 2 pierwiastków z 3, to ile łącznie brakuje? 5. To teraz następne. Mamy tak, osobno pierwiastki z 3, a osobno mamy pierwiastki z 2. 7 plus 2 to 9, czyli mamy 9 pierwiastków z 3, minus 9 pierwiastków z 3 to 0. A teraz tutaj mamy 1 pierwiastek z 2, bo jeżeli nie stoi nic, to stoi niewidoczny 1, ale potrzebujemy 4. To ilu będzie brakować? 3, tak? Na przykład macie jedno jabłko do upieczenia ciasta, ale potrzebujecie 4. To ilu będzie brakować? 3. Teraz znowu osobno musimy. Pierwiastki z 5 osobno, no i pierwiastki z 2 osobno. Mamy 2 pierwiastki z 5 minus 6 pierwiastków z 5 i jeszcze minus pierwiastek z 5. No to tak, mamy 2 jabłka, potrzebujemy 6, to ilu będzie brakować? 4. Z tego brakuje nam 4 jabłek. I okazuje się, że jeszcze brakuje jednego, czyli łącznie brakuje 5. A teraz mamy 3 pierwiastki z 2 plus jeszcze 1 pierwiastek z 2, czyli łącznie 4 pierwiastki z 2. Teraz tutaj mamy osobno pierwiastki z 3, osobno pierwiastki z 5. Mamy 2 pierwiastki z 3, ale potrzebujemy 4, więc 2 będzie brakować. A teraz brakowało 4 pierwiastków z 5, ktoś przyniósł 6. 4 wykorzystamy i jeszcze 2 zostaną. To co powinnam wpisać tutaj? Pierwiastki, część trzecia. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 4, a pierwiastek z 4 to 2, bo 2 razy 2 to 4. Teraz pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 6. Pamiętajcie, mnożymy pierwiastek razy pierwiastek, liczbę razy liczbę. No to pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 3 to pierwiastek z 15. Dwójkę przepisujemy. Tutaj liczba razy liczba, czyli 2 razy 3 to 6. Pierwiastek razy pierwiastek, czyli 6 pierwiastków z 10. To co powinnam wpisać tutaj? Pierwiastki, część czwarta. Jeżeli mamy 2 pierwiastki z 2 do kwadratu, to podnosimy tutaj do kwadratu i tutaj też. Czyli mamy 2 do kwadratu razy pierwiastek z 2 do kwadratu. 2 do kwadratu to jest jak 2 razy 2, czyli 4, a pierwiastek z 2 do kwadratu to 2.
4 razy 2 to 8. Teraz tutaj. Pierwiastek z 3 do kwadratu to jest tak samo jak pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 9, czyli 3. Bo 3 razy 3 to 9, pamiętajcie. Teraz tutaj do kwadratu, 2 do kwadratu podnosimy i pierwiastek z 3 też podnosimy do kwadratu. 2 do kwadratu to jest 2 razy 2, czyli 4. Pierwiastek z 3 do kwadratu już wiemy, że to jest 3, czyli będzie 12. Teraz jak to jest do potęgi trzeciej? Mamy 3 do potęgi trzeciej razy pierwiastek z 3 do potęgi trzeciej. 3 do potęgi trzeciej to jest jak 3 razy 3 razy 3, a pierwiastek z 3 do potęgi trzeciej to jest jak pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3. 3 razy 3 razy 3 to 27. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3. No i ten pierwiastek z 3 przepisujemy. 27 razy 3 to ile? 81, więc mamy 81 pierwiastków z 3. Teraz tutaj. Podnosimy, podnosimy. Czyli mamy 5 do trzeciej, a tutaj pierwiastek z 2 do trzeciej. 5 do potęgi trzeciej to jest jak 5 razy 5 razy 5. Pierwiastek z 2 do potęgi trzeciej to jak pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2. 5 razy 5 razy 5 to 125. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2. No i tej pierwiastek z 2 przepisujemy. Czyli mamy 250 pierwiastków z 2. Teraz tutaj podnosimy 2 do kwadratu, a tutaj pierwiastek z 5 do kwadratu. 2 do kwadratu to 4, pierwiastek z 5 do kwadratu to 5, czyli 20. To kto wie, ile będzie tutaj? Pierwiastki, część piąta. Mamy pierwiastek z 20 i musimy wyłączyć całości. 20 to jest 4 razy 5. Czyli mamy pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 5. Pierwiastek z 4 to 2. Pierwiastek z 5 przepisujemy. Teraz pierwiastek z 40. Jakie ja liczby tutaj wybieram? Takie, żeby z jednej z nich było łatwo sobie wyznaczyć pierwiastek. No to tutaj będziemy mieć 4 razy 10. Czyli pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 10. Pierwiastek z 4 to 2, a tu przepisujemy pierwiastek z 10. Teraz tutaj. Pierwiastek z 50 to najłatwiej, jeżeli napiszę 25 razy 2, bo wiemy, ile to jest pierwiastek z 25. Pierwiastek z 25 to 5. Pierwiastek z 2 przepisujemy. Teraz tutaj. Pierwiastek trzeciego stopnia, no to z jakiego wiemy trzeciego stopnia? Z 8, więc to by było jak 8 razy 2. Czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 8 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 2. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to 2, a tutaj ten przepisujemy. Teraz tutaj to mamy 8 razy 3. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 3. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to 2, ten przepisujemy. To kto wie, ile będzie tutaj? Włącz czynnik pod znak pierwiastka. Mamy dwa pierwiastki z 2. No to tak. Zamiast dwójki piszemy 2 do kwadratu, ale pod pierwiastkiem. A tu pierwiastek z 2 przepisujemy. 2 do kwadratu to 4 i pierwiastek z 2 przepisujemy. Można też od razu napisać. Jak ktoś wie, że 2 to pierwiastek z 4, pisze od razu. I teraz wciągamy pod jeden pierwiastek, czyli mamy 4 razy 2, czyli pierwiastek z 8. Teraz zamiast trójki piszemy pierwiastek z 3 do kwadratu, a tu przepisujemy pierwiastek z 5. 3 do kwadratu to 9 i przepisujemy pierwiastek z 5. Czyli mamy pierwiastek z 45. Teraz pierwiastek z 4 do kwadratu, a tu pierwiastek z 2. 4 do kwadratu, 4 razy 4, 16 i przepisujemy pierwiastek z 2. Ale kto wie, że 4 to pierwiastek z 16, od razu zapisuje pierwiastek z 16. No i teraz 16 razy 2, 32. Tak samo tutaj. 5 to pierwiastek z 5 do kwadratu, czyli pierwiastek z 25.
Mnożymy 25 razy 3, 75. Teraz 2, to już mamy trochę inaczej, bo z trzeciego stopnia, więc mamy pierwiastek trzeciego stopnia, a tu mamy 2 do trzeciej. No to wciągamy pod jeden pierwiastek, 2 do trzeciej to jest 2 razy 2 razy 2, czyli 8 i mamy 8 razy 2. Czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 16. Teraz pierwiastek trzeciego stopnia z 4 do trzeciej. No i słuchajcie, 4 do trzeciej to jest jak 4 razy 4 razy 4, czyli 64. No i od razu napiszę tutaj razy 5. Ile to jest? 60 razy 5 to 300, 4 razy 5 20, czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 320. To ile będzie tutaj?